przypowieści, którą Jezus mówi do swoich współczesnych i do nas również, Jezus stawia na szali wagi dwie postawy. On je wymyśla, to jest przypowieść. Stawia na szali dwie postawy dwóch ludzi, gdzie ostateczny werdykt, gdzie kto bardziej podoba się Panu Bogu, jest inny niż podpowiadałaby nam intuicja. Gdybyśmy nie znali tej przypowieści, gdybyśmy nie wiedzieli, co Jezus powiedział, prawdopodobnie pomyślelibyśmy inaczej niż On. Bo oto mamy człowieka, który najwyraźniej żyje dobrze, pobożnie, nie popełnia poważnych grzechów, ale w tym wszystkim zadziera nosa. I z drugiej strony mamy człowieka, który jest grzesznikiem, wie o tym, że jest grzesznikiem, pewnie bardzo dużo ma za uszami, ale żałuje. Jezus, stawiając tych dwóch ludzi, faryzeusza i celnika, modlących się w jednym czasie w świątyni, na szali, w tym przykładzie, mówi, to ten żal nie tylko równoważy tego, co było grzesznym życiem, ale przeważa. Bo ten człowiek, który przyszedł do Pana Boga, mimo tego, że miał przechlapany życiorys, miał złą przeszłość, ten człowiek, który przyszedł do Boga i naprawdę stanął przed Nim w całej prawdzie i w całej swojej słabości i ubóstwie, ten człowiek Bogu się podoba. Odchodzi do domu usprawiedliwiony. A tamten nie miał specjalnie sobie nic zarzucenia. Możliwe, że ci, którzy obok byli niego, też stwierdzali, no całkiem przyzwoity człowiek, ale poprzez to, że wbił się w pychę, że myślał, że jest lepszy od innych, jest tym, którego modlitwa niejako jest nieprzyjęta. On nie odchodzi do domu usprawiedliwiony. I to jest przeciwne temu, co przyszłoby nam do głowy, bo jak my ludzi oceniamy, jak my na ludzi patrzymy, to patrzymy, co zrobili w przeszłości. No to patrzymy już nawet nie na deklaracje, ale no co zrobili, co widać w ich życiu. A Jezus pokazuje, że patrzy inaczej. Mnie interesuje, jak dany człowiek czuje dziś, jak dany człowiek widzi dziś i jakie jest jego serce. Czy to wszystko, co się działo, pobożności czy brak pobożności, doprowadziły go do punktu, gdzie chce być przyjacielem z Jezusem. I to jest na opak tego, co jest w naszej głowie. Ale to stawia dobre pytania i nie możemy od tego uciec, bo w ten sposób Jezus mówi nie tylko w tym jednym punkcie, nie tylko w tym jednym momencie. Dla Niego nagle okazuje się, że ten łotr z krzyża obok może być w Królestwie Niebieskim już teraz, szybciej niż ci wszyscy inni, którzy żyli przyzwoicie. Dlaczego? Bo na ten moment jest gotowy, żeby uznać swoją słabość i jest zbawiony nie dlatego, że zrobił świetne rzeczy, ale dlatego, że zaufał Bogu, a On go bierze w swoje ramiona. Teraz rodzą się dwie wątpliwości, przynajmniej dwie w związku z tym. Jedna taka, no to czy w ogóle się opłaca żyć przyzwoicie, pobożnie, po co przyjść do kościoła, jeśli by się akurat nie chciało i po co przestrzegać tych przykazań, które nam są niewygodne. Nic z tego, co jest pobożnością tego faryzeusza czy kogokolwiek innego, nie jest samo w sobie złe, to zazwyczaj jest dobre. Ale my musimy mieć w głowie cel. Jak to mnie prowadzi do tego, że ja będę czuł się lepszy od innych i mnie to zamknie przed drugim człowiekiem, przed Panem Bogiem, to naprawdę ma małe znaczenie, czy zawsze byłem poprawny, ma małe znaczenie, ile różańców w życiu odmówiłem, bo doprowadziło mnie to do punktu, w którym wcale nie jestem bliższy Pana Boga, ale dalszy. Bo jeśli jestem pyszny, to mam w sobie coś, co jest ziarnem szatana. W czysty sposób. To pycha sprawiła, że szatan odpadł od Pana Boga. Że stał się z anioła, który miał służyć Bogu i człowiekowi, tym, który jest przeciwnikiem Boga i człowieka. Jeśli to wszystko, co jest moim życiem, moimi wyborami, moją wiarą, prowadzi mnie do tego, że będę wbijał się w pychę, to Jezus przypomina tę Ewangelią, to jest zła droga. Nawet jeśli by się wydawało, nic strasznego się nie dzieje, ale to ta sytuacja, kiedy jeden zły duch jest wyrzucony i mieszkanie jest gotowe i przygotowane, jak mówi w innym obrazie Jezus, i później wraca 7 złych duchów, jeszcze złośliwszych. I to jest to, o czym mówią ojcowie Kościoła. Możemy się pozbyć najróżniejszych wad i grzechów, ale czeka nas ostateczna walka. I to jest walka o pokorę. To jest walka z pychą. Na ten drugi człowiek przychodzi i staje przed Panem Bogiem od tak. Więc na to pytanie, czy mam się starać i być pobożnym? Tak, ale nie dla samej pobożności, ale dlatego, że chcę być coraz podobniejszy do Jezusa, a Jezus jest dla nas wzorem pokory. Jest w tym wszystkim też i dalsza wątpliwość.
No bo w tej całej naszej drodze, jeśli liczy się to, co w tym momencie człowiek przeżywa, to czy nie jest tak, że możemy mieć szczęście albo nieszczęście, kiedy nasze życie się skończy? Ja pamiętam, jako dziecko sobie o tym pomyślałem. No ktoś zamierzał pójść do spowiedzi, no ale niestety umarł dzień wcześniej. A ktoś inny akurat umarł po spowiedzi. No to cóż, to ten, który miał szczęście, że po spowiedzi poszedł do Pana Boga, ten prosto idzie do nieba, a tamten ma przechlapany na wieki. No jakoś nie zgadza to się. Wydaje się, że jeśli Pan Bóg jest dobry i sprawiedliwy w tym wszystkim, w swojej miłości, to nie tak ma być. To nie chodzi o tę chwilę, w której jesteśmy i w której skończy się nasze życie. Ale chodzi o stan naszego ducha. Bo w wyraźny sposób tenże celnik jest w stanie ducha, w którym jest otwarty na Pana Boga. I albo my całym życiem zapracujemy sobie na to, że kiedyś, kiedy staniemy przed Panem Boga, będziemy na Niego otwarci, albo nie. Albo będziemy ufali sobie i będziemy myśleli, że możemy zbawić się swoimi dobrymi uczynkami, albo będziemy wiedzieli, że stajemy przed Bogiem jako ludzie słabi, ale którzy mają ufność w Nim. Bo tenże celnik modli się prosto, szczerze, ale w punkt. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Tak, jestem grzesznikiem. Tak, zwracam się do Ciebie, Boże, i wiem, że mogę się zwrócić i wiem, że mogę liczyć na tę litość. Moja ufność jest w Tobie, a nie we mnie. Tylko, że on się nie porównuje. Tamtym tak. I to nasze porównywanie, szczególnie jeśli pomyślimy, że jesteśmy od kogoś lepsi, jest wielką duchową pułapką. Do jednego możemy się porównywać. Do samego Pana Boga. To jest duchowo dobre. Jeśli porównuję się do samego Jezusa i patrzę, jak On kocha i jak ja kocham. Bo to będzie sprawiało, że będę coraz bardziej pokorny. Bo będę widział, ja jeszcze nie kocham jak Jezus. Jeszcze nie jestem otwarty na drugiego człowieka jak On. Nie potrafię tak służyć i nie potrafię tak zapomnieć o sobie. Z Nim porównujmy się w sercu. Po to, żebyśmy chcieli wzrastać. Po to, żebyśmy chcieli być coraz bardziej do Niego podobni. To, co jest słabościami innych ludzi, zostawmy do oceny Panu Bogu. A my próbujmy być coraz podobni do Jezusa. A w Nim nie ma nic spychy. W Nim jest sama pokora. W Nim nie ma nic z egoizmu. W Nim jest tylko to, co jest chęcią dania innym tego, co najlepsze. W Nim jest miłość.